Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cina i witam was w kolejnym odcineczku z FIFA World. Nie, jak się czyta. Mój angielski jest słaby. W każdym bądź razie, nie będę grać meczyku, bo mówiłem wam już to w kolejnym odcinku, ale, no patrzcie, 200 FIFA points. Poszalejemy sobie. Dlaczego mam 200 FIFA points? Z PSC od mojej dziewczyny, gdzie połowa poszła, znaczy większa połowa poszła na LOLa, no i tą resztę co pomyślałem, że wykorzystam w FIFA, za co oczywiście dziękuję mojej dziewczynie, chociaż wiem, że i tak tego nie ogląda, nie chce jej się pewnie. I patrzcie, wchodzę w mój klub, skład, pokażę wam coś. Tutaj mam swój składzik taki, ale nie mam żadnych zawodników, ławki rezerwowej, ani rezerwy. Więc tak, co robimy? Po to właśnie mam te FIFA points. Czekajcie, nie szybki mecz, sklep, panowie, sklep. Wchodzimy w sklep. I... Teraz myślę. Chyba kupimy tą pierwszą. Najwyższa opłacalność. Jednorazowa okazja na ulepszenie zespołu do poziomu srebrnego. Paczka zawiera 12 zwykłych kart srebrnych, 11 piłkarzy i menedżera. Tak myślę, bo może się coś... fajnego trafić. I do tego otworzymy sobie jeszcze jedną złotą paczkę. Premium. Za 150. Można by otworzyć też dwie złote paczki. Ale chciałbym też otworzyć złotą paczkę premium. Teraz myślę. I wiecie co? Kurczę, nie wiem. Dobra, zrobimy tak, że otworzymy tą jedną specjalną. Może da jakieś srebrne coś chociaż. Srebrne coś. Kurde, nie no, srebro to gówno. Dobra, wiecie co, zrobimy YOLO i potem otworzymy tą srebrną, a najpierw zobaczymy co wyleci z tej tutaj. I tak. Pokażcie co wyleci. Messi. Ja jasne. Co my tu mamy? Jakiś gówno, to też kontrakty, kontrakt menedżera, tutaj jakieś dziecko, tu też, serio, o herb, o proszę, o i tu też, Real Valladolid, no nice, dobra, wyszli do klubu. I zostało nam 50, więc no co zrobimy? No otworzymy sobie tą unikalną. No to jak to się mówi? Lojo, YOLO. Swag. I co nam da? Nic ciekawego. Niemiec, ale nie do mojej formacji. Ogólnie to... Kurczę, myślałem, że coś fajnego da. Ale pójdą na sprzedaż. Pójdą na sprzedaż tutaj te karty. Do klubu. No. I jak widzieliście, otworzyliśmy sobie tutaj dwie paczki. Myślę, że... No jeżeli w ogóle... Najlepsze jest to, że po prostu te FIFA points są tak tanie, że... Że jeżeli będę mieć znowu jakieś tam PSC mi zostanie z czegoś, to wtedy znowu doładuję tutaj i zrobimy unboxing paczuszek. A jak będę miał w końcu kartę graficzną, to wtedy wiecie, zagramy meczyk. Tutaj jest możliwość chyba nagrywania po wciśnięciu F12, ale nie jestem pewien. Muszę to jeszcze obczaić w meczu. Tak więc, no, dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, co wam się tam żywnie podoba, a ja się z wami żegnam. Cześć!